Ja myślę, że warto jest organizować takie imprezy dlatego, żeby się przede wszystkim spotkać chociażby, a po drugie, żeby pokazać bogactwo tej tradycyjnej kultury, która tutaj jest od zawsze i my czasem troszeczkę mało o niej wiemy. Bardzo dużo nas łączy. Zresztą myślę, że wystarczy posłuchać tej muzyki i popatrzeć. Bardzo dużo nas łączy jako Słowian i okazuje się, że i w języku, i w folklorze, i w kulturze. I myślę, że to jest właśnie fantastyczne, że możemy się tutaj spotkać razem i się poznawać. Takie imprezy warto organizować dlatego, żeby ta kultura nie zaginęła, kultura przodków naszych, bo młodzi już właściwie wszystko zapominają. Mało, że nie mamy już na wioskach bydła i zaczynają pytać się dzieci, co to mamo jest na kurę albo na krowę, no to tym bardziej takie imprezy właśnie to jest takie przypomnienie jak gdyby, to jest wracanie do przeszłości, w piosenkach, w jedzeniu, w obrządkach, to jest to po prostu piękne, to trzeba kultywować. Mieszkamy w Polsce, w kraju, który jest wielokulturowy, wielonarodowy, wielowyznaniowy. Tak więc organizacja takich imprez pozwala wszystkim mieszkańcom tego kraju i nie tylko, ale i przyjezdnym gościom po pierwsze zapoznawać się z innymi kulturami, a po drugie uczyć się tolerować i szanować innych. Zespół Łopienka Ścisnej powstał 7 lat i też właśnie śpiewamy piosenki mękowskie, ukraińskie. Wyciągam najstarsze pieśni, nawet niekiedy nie ma nigdzie tych pieśni od pań starszych jeszcze żyjących. Nagrywam te panie i później jak gdyby uczymy się śpiewać i na tą samą melodię, co ta pani nam tam zaintonuje i śpiewamy, żeby to właśnie nie zaginęło. I w planie mam nawet wydanie kiedyś śpiewniku, ale to pomalutku w przyszłości. Jestem członkinią zespołu Bidemo z wielu względów. Po pierwsze, ze względów towarzyskich. Ponieważ nasz zespół Widymo, tworzą same wspaniałe dziewczyny, więc obcowanie z nimi jest nie lada przyjemnością. To po pierwsze. Po drugie, sama należy do jednej z wielu mniejszości zamieszkujących Polskę. Jestem łemkinią. A zespół Widymo w swoim repertuarze ma także łemkowskie pieśni. Dlatego ja sama, chcąc propagować swoją własną kulturę, śpiewając w Widymie mam na to jak największe możliwości, jak najlepszą szansę na to. A po drugie, sprawia mi wielką przyjemność przebywanie na scenie i prezentowanie się innym ludziom.